Siema. Jako, że na dniach będę się przerabiał na crit builda no to chciałem sobie tutaj e, zrobić filmik o moim non-crit buildzie, też e, widzowie o to prosili, także zaczniemy sobie najpierw od skilla. Jest to piercing arrow żółty, tutaj oczywiście i tak nic się nie będzie zmieniać, <laughs> jeżeli chodzi o drugiego skilla to jest to rain of arrows, tyle że on nie musi być. To ewentualnie, jak ktoś tam będzie sobie chciał, to może sobie go dołożyć. Ja go za bardzo nie używam, no bo jeszcze nie mam supportów wylewelowanych na nim. Mam tutaj pierwsze levely praktycznie. Także on też nie robi takiego damage, jakby mógł robić. Ale docelowo na bossy wydaje mi się, że to jest całkiem spoko skill. No i co mamy przy Piercing Arrow? Mamy Quick Attack: Żółty. Armor Pen. Tutaj dodaje nam Armor Pen i Physical Damage procentowy. Dodatkowo mamy Persistence, to jest główny skill tego buildu, ponieważ on nam wyłącza kryty. I dodaje nam strike damage dzięki temu. Multishot wiadomo. Z multishotem to jest tak, że najlepiej mieć go wylewelowanego jak najbardziej. Bo im on na początku zabiera damage. Ale im wyższy level ma multishot, tym mniej tego damage'u zabiera. I koniec końców na 30 poziomie nie zabiera w ogóle damage'u. Tylko do, dodaje dwa Projectile, a jeszcze żółty dodaje Projectile Damage. Także na początku podczas levelowania przechodzenia aktów polecałbym nie używać Multishota, bo, no bo zabiera damage po prostu. Attack Damage Increase, czyli tutaj mamy 140 łącznie procent damage upon attack mamy Projectile Deceleration Tutaj oczywiście mamy Projectile Damage Amplification. Ogólnie to tego, um, tej runki nie opłaca się robić na niebieską, no bo niebieska daje tylko Projectile Speed Dumping, czyli to jest bullshit, niepotrzebne. No i tyle jeżeli chodzi o samego Piercing Arrowa. Dodatkowo oczywiście mamy rolkę, tutaj mam disarma na skrócenie cooldownu. Mamy useCant, żeby było <coughs> dodatkowe jedno użycie. Tak dodaje jedno użycie. A co tu jeszcze mamy? Attack impulse. To jest tylko i wyłącznie z syntezy. To jest taki buffik, który daje attack speed, damage. E, oczywiście per 10 dexa. Max 60% i max 200% tutaj. Dodatkowo tutaj <coughs> mamy jeszcze Shout of Provocation, to jest też e, buff, który dodaje damage. Do tego mamy podpięte Dime Acceleration, żeby zmniejszyć cooldown tych dwóch buffów. I Enchance Effect, żeby te buffy były lepsze. A ważna rzecz w tym buildie to jest jeszcze Seal of Condensed Destruction, ponieważ daje 95% physical damageu i jest to. Aura, czyli odpalamy ją i ona działa cały czas, dopóki tam nie umrzemy, tyle że to jest też e, tylko z syntezy, z tego co wiem. Dodatkowo mamy Activate <coughs> Buff Upon Inflicting Crowd Control. No i tutaj mamy buffika. I jeżeli chodzi o skillę, to by było na tyle. Dodatkowo do, dodam, że persistence można zdobyć z endgameowych mapek. Jak robimy żółtą endgameową mapkę, to czasami mamy nagrodę skill, e, rune selection chest i właśnie z tego chesta jest persistence, armor pen chyba też i projectile deceleration nie pamiętam skąd jest, ale reszta już jest raczej do kupienia w shopie, lepiej po prostu NPC. Także jeżeli chodzi o skillę, to tyle. Tutaj wiadomo, pod piercing arrow mam. 39% i plus 1 level. Więc jeżeli chodzi o, o skillę to tak naprawdę tyle. Więc teraz sobie przejdziemy do Zodiaka. Ja tu za wiele nie będę mówił, bo po prostu wam pokażę, jak ci będzie chciał, to sobie zastopuje i sobie zobaczyć, co ja tam dodałem. Jeżeli chodzi o staty, to najpierw leciałem po 300 dexa i później poleciałem trochę w stręża, mam 145 stręża, po to żeby było, było trochę hp i armora, bo strange daje hp i armor tak więc y, zaczynamy sobie od jedynki tutaj oczywiście mamy całe, damage upon attack i tutaj mamy attack speed dwójeczkę mamy tutaj A tutaj mamy physical damage i tutaj sobie jeszcze Notkę wziąłem na 10% Damage'u. Gdzie um, jest trujeczka? Trujeczka tutaj. Trujeczkę mamy po prostu środkiem, pojechałem. Czwóreczka. Tutaj. Tutaj mam damage upon attack. Attack speed. Pyk, pyk, pyk. Tutaj dotkę wziąłem. Tu mam jeszcze w czwóreczce. Aha, ale to wziąłem dopiero. To wziąłem dopiero na endgame. Ie. To jak już. Jak wszystkie te drzewka sobie dodałem, to dopiero wtedy dodałem sobie to tutaj. Także podczas levelowania tego nie dajecie. Jeżeli chodzi o piątkę, tutaj mamy piątkę. Mamy oczywiście physical damage, dodge, physical damage. Szóstka. Pyk. Ja wziąłem środek i górę, bo tutaj mamy physical damage plus armor pen. A tutaj mamy attack speed. Jest siódemka. Demkę poleciałem dołem, bo tutaj mamy damage, attack speed i damage. Yy, na 2 sekundy 40% damage'u większy po miśnięciu hita. 8. Mamy 8. I tutaj oczywiście poleciałem na damage podczas gdy mamy ubranego Weapon'a, ponieważ łuk to jest 2 weapon. I dodatkowo poleciałem tutaj, styk, tutaj macie całe i jedną notkę pisałem jeszcze tutaj. To by było na tyle. Tutaj jeszcze mamy trzy miejscówki, ale to zaraz, bo pokazuję wam po kolei jak rozdawać. Teraz sobie polecimy w specjalizację, czyli to jest Shade. I tutaj mamy tak, na Strike Damage Amplification, 15% damage, Movement Skill. Cooldown Recovery Speed Kolejne mamy Grid, i tutaj mamy dodatkowo wyłączyłem sobie jeszcze raz kryty i zyskałem dzięki temu 20% Strike Damage Amplification. Tutaj mamy Acceleration, dodatkowy Strike Damage. Ostatnie to mamy Nalew Cut, który daje 25% na to, że mamy to, i tam mamy różne rzeczy. No, i na prawo 15% damage na zblidowanych przeciwników, i tutaj by było na tyle. I później, jak już to macie, to na końcu leciałem tutaj tu damage, i tu tutaj pod mana regen, i mana kosty. Dlatego, że no, jest problem czasami z maną. Eee, tutaj pod HP poleciałem. 15% HP tutaj mamy. I jeszcze tutaj mamy dodatkowe hapeki. No i dopiero wtedy też tutaj dajemy... To, nie, czekajcie, czyli to było? To, o. Też wtedy dopiero dajemy apeki. No i co? A, jeszcze i te mogę ewentualnie pokazać. Jeżeli chodzi o przedmioty, to głównie chcemy tak. Physical damage, Atak speed, atak damage i w sumie chyba tyle. Tak tutaj na przykład mamy physical damage, speed, atak damage, physical damage i atak damage. Czyli mamy atak damage flat, atak damage procentowy, physical damage procentowy. Wiadomo, że prawdopodobnie chyba jeszcze można zrobić physical damage flat, ale nie jestem pewny. I głównie tak, tutaj mamy resy, hpki, wiadomo. Tutaj mamy projectile damage, resy hapeki, tutaj mam hapeki głównie i resy, tutaj takie unik rękawiczki sobie noszę ostatnio, plus jeden pier chociaż szczerze mówiąc to ten pier to wydaje mi się, że nie jest potrzebny i będę musiał zmienić te rękawiczki, ale dodają sporo armora i docza, także to jest akurat spoko. Hmm. dodatkowo mamy buciki. Tutaj, wiadomo, movement speed fajnie by było mieć, resy. Projectile damage też mam dodatkowo, tylko że mało, tylko 15%. Quiver tu mamy physical damage, damage, physical damage. No a ten quiver jest słaby ogólnie, ja bym go przerobił, bo rolka na physical damage jest mega słaba, da tylko czwórka, a tutaj piątka. No i ja tak speed, nie? Tutaj mam naszyjnik pod Attack Speed, 26% damage procentowy Physical Damage, Hit Rate, HP on Kill, Hit Rate. Jeżeli chodzi o pasek to mam 3 razy HP, 2 razy Flat, 1% Poison Resy. No i... jeżeli chodzi o pierścionki to mam 2 pierścionki pod Flat Physical Damage I jeszcze w tych pierścionkach mam E, dodatkowo Physical Damage. Tu jeszcze widzę, że mam HP. -ki. Ten, ten pierścionek jest taki mech. Czemu bym go przerobił? Ale już nie ma sensu. I tu mam jakieś resy: Physical Damage, Attack Speed. Chyba tyle. No, czarmy to wiadomo. HP, e, ogólnie Hamale, moim zdaniem są najlepsze. HP Physical Damage, HP Amplification i Physical Damage Amplification że po te dwa, no to będzie ciężko pójść. No i ogólnie chcemy mieć albo HP w tym, albo Physical Damage. Jeżeli chodzi o tutaj relik no to Avatar of Spica, ponieważ tutaj mamy albo Uplifta, albo Pulverize. I osobiście używam Uplifta, ale Pulverize też mi się wydaje. Dobry, nie przeliczałem tego i nie jestem pewny, co jest lepsze po prostu. No i to chyba by było na tyle. Skile są, itemy są. Tak, no to tyle. Także zapraszam na streamy. A ja się będę teraz przerabiał na Create Builda, bo chcę spróbować też tego builda.